Coinsy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 16 Ultimate Team. Bawimy się dalej następnymi składami. Wczoraj zrobiłem sobie skład na streamie, taki skład, który naprawdę na początku wydawałby się może troszkę dziwny, ale składem gra mi się naprawdę bardzo fajnie, więc postanowiłem nagrać dla was odcinek, może kogoś zainspiruję, żeby zrobił sobie coś podobnego. Także na początek widziałem kartę Ricardo Kaki w najnowszym Team of the Week, więc postanowiłem, no hej, no Kaka, pewnie starsi widzowie wiedzą, co znaczy dla mnie karta Ricardo Kaki, szczególnie z FIFA 13. 500 bramek strzelonych Kaką, wtedy nie liczyły się jeszcze bramki w meczach towarzyskich, nie liczyły się bramki w meczach takich rozgrywanych ze subami, tylko w bramkach ligowych strzelił, w meczach ligowych strzelił 500 bramek, także naprawdę wynik niesamowity wtedy, jeszcze jak na FIFA 13. Potem FIFA 14 też był używany, w 15 może troszkę mniej, w 16 może kilka razy miałem go w składzie, ale jak zobaczyłem tą kartę Inform, stwierdziłem, o nie, muszę go użyć. Zagrałem nim dwa spotkania, strzeliłem 3 bramki, miałem jedną asystę. Także zbudowałem skład wokół Kaki i postanowiłem, że skoro on ma 4 gwiazdki skill move, to lepiej, żeby też jego pomocnicy, że tak powiem, w składzie mieli również 4 gwiazdki, dlatego nazwałem to skillerów 3, w sumie od takich 3 muszkieterów, których zobaczycie właśnie tutaj z przodu. Mamy tutaj Teixeira, ale może odsłonię wam wszystkich. Pewnie dziwicie się, dlaczego masz tutaj Tysona, który nie jest na swojej pozycji. Otóż słuchajcie, Tysonem gra się tak fenomenalnie, może nie widać tego po statystykach póki co, ale ja sobie tego zawodnika zostawię na dłużej. I Tysona, i Teixeira. Teixeira strzelił w 2 meczach 3 bramki. Zobaczcie ogólnie w poprzednich spotkaniach u innych właścicieli, jak to wszystko wyglądało. Ale tak, Teixeira ma 4 gwiazdki, Tyson ma również 4, no i 4 gwiazdki też Ricardo Kaka. Do tego wszyscy mają niesamowitego pace'a i Ricardo Kaka często dostaje też soczek ode mnie, bo po prostu gra mi się nim lepiej, wtedy jeszcze lepiej. Aczkolwiek longshoty, ogólnie strzały, wykończenie, podanie na zwykłej karcie tej Inform też są niesamowite. Także w dzisiejszym odcinku zagramy sobie ze 2 mecze, tak myślę, tym składem. Zobaczymy, jak będzie grało się na odcinku. Oczywiście reszta to są Brazylijczycy, jak widzicie też. Ławka rezerwowych prezentuje się w następujący sposób. Aczkolwiek szkoda będzie zmieniać tych moich 3 muskieterów, 3 skillerów. Nazywajcie ich jak chcecie. No dobra, zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika. 4-4-2, formacja Bundesliga. Tak, jak to jest Bundesliga, to ja nie powiem, kim jestem, ale możecie dopisać. Może być Flash, może być Batman. W sumie wolałbym Flashem być. Jakiego macie w ogóle super bohatera ulubionego? Napiszcie pod spodem w komentarzach. U mnie to jest chyba Flash albo Iron Man. Zanim ten mecz nie zaczął się jeszcze tak na poważnie, że tak powiem, bo to dopiero początek spotkania, mam dla was jedną prośbę i od razu wyjaśnienie. Ostatnio dostałem kilka informacji od moich widzów, że nie wyświetlają wam się filmy w powiadomieniach, także tam gdzie macie subboxy, to niektórzy nie widzą moich filmów. Już wam śpieszę z wyjaśnieniami. Ogólnie może być to spowodowane tym, że nie ma żadnej aktywności z waszej strony pod moimi filmami. Czy to komentarz, czy to like. Tak jak niektórzy mówią, komentarz dla statystyk, rzeczywiście tak jest. I tu chodzi tylko o to, żeby te filmy wam się wyświetlały. Za komentarze youtuberzy nie zarabiają, nie martwcie się. Nie ma też specjalnego hajsu za łapki. Chodzi po prostu o aktywność z waszej strony, żeby to się wszystko tam pojawiało, gdzie trzeba, żebyście po prostu byli na bieżąco. No i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które oglądają ten kanał, też subskrybują, bo wystarczy kliknąć pod spodem subskrybuj i byłbym bardzo wdzięczny, gdyby osoby, które jeszcze tego nie robią, właśnie to zrobiły w tej chwili, żebyście mogli na bieżąco oglądać sobie moje materiały, a ja już nie marudzę, tylko postaram się skopać mu tyłek. O, może teraz? Pierwsze wejście w pole karne, Tyson bardzo ładnie to zrobił, jeszcze z główki, mamy 1-0 w 16 minucie spotkania. Przepraszam, że z główki, sorry, ale to nie, w FIFA 14 bym przepraszał, tutaj nie muszę. Pięknie to zrobił Tyson. Ja po prostu uwielbiam grać tymi zawodnikami. Zobaczcie, Tyson ma 6 zgrania, a gra niesamowicie. Jestem ciekaw, jak będzie grał, kiedy już mu się wbije to 7, bo słyszałem, że 7 to jest takie minimum, żeby zawodnik grał wam właśnie tak jak grać powinien, a na to potrzeba 10 spotkań rozegrać. Teixeira w polu karnym, Teixeira zajście do środka. Zatrzymajmy się jeszcze, tak? No, ej, panie sędzio, no to był rzut karny. Gdybym się przewrócił, to byłby karny. O, może teraz jeszcze jedna bramka, mamy 3-0 w 33 minucie. Tym składem się gra naprawdę fenomenalnie ostatnio. Zobaczmy, Oscar do Tysona, Tyson i to jest kolejna bramka, 4-0 w 38 minucie spotkania.
Piękne podanie do Tysona. Tyson, czy to będzie jego kolejna bramka w tym meczu? Tak jest! Mówiłem wam, że Tyson jest niesamowity. W ogóle te koszulki mi się bardzo podobają. Koszulki Milanu. Bardzo, bardzo fajne. Może tym razem Teixeira. Teixeira wjeżdża w pole karne. Teixeira, ale się tu z nimi zabawił. Teixeira i mamy już 6-0. No i mój przeciwnik nie wytrzymał, mamy Rage Quit, Tyson 9,5 ocena, Teixeira 9,5 również, 4 bramki Tysona w tym spotkaniu, Kaka niestety nie strzelił żadnej, ale miał jedną asystę. No dobra, przed kolejnym spotkaniem chyba warto zboostować Kakę, zobaczcie teraz na jego statystyki, które są niesamowite. Ricardo Kaka troszkę tak w cieniu Tysona i Teixeiry, ale szczególnie Tysona, mówiłem wam, że on jest świetny po prostu. I tych dwóch zawodników chyba sobie zostawi na stałe, a co do Kaki, jeszcze się zastanowimy, myślę nad Coutinho, może tutaj zobaczymy. Okej, zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika, 4-3-3, formacja, czwarty wariant. Oj, ten składzik wygląda lepiej, solidniej przede wszystkim. Boję się trochę tego Gamero, wiem, że ma strzały niesamowite, do tego główki też, ale pace'em zbyt ogromnym to on chyba nie grzeszy. Pierwsza akcja Tysona w Ej, no to jest karny! Co to ma być? Dobra, Ricardo Kaka, jak dawniej. W środek pod poprzeczkę Kaka, tak jest, aż mi się stare czasy przypominają. Piękna klepka, Kaka i mamy 2-0 w 15 minucie. Jeszcze jedno podanie do Kaki, zobaczmy czy będzie lubikiem. Ej, no jak ten bramkarz tak wyszedł w ogóle, zmasakrował mi Ricardo. Jak to do niego doleciała w ogóle ta piłka? Mamy 2-1 i właśnie Gamero strzela z główki. Ale jakim cudem mój obrońca tego nie wybił. Tam ich było dwóch nawet. Kolejna akcja Tysona. Tyson i mamy 3-1. Normalnie ten zawodnik jest tak zajebisty. Ja nie mogę się nacieszyć grając tą kartą. Tyson tym razem asysta. No strzel to! Jak on tego nie trafił? Miało być po długim w ogóle. Ta piłka gdzieś zaplątała mu się pomiędzy nogami i nic z tego nie wyszło. Tyson po raz kolejny w polu karnym. O, jak już tu wjedzie w to pole karne, to nie ma co zbierać. Mamy 4-1. Teixeira w polu karnym. To powinna być bramka. Tam chyba jeszcze wybiegał Tyson. Na pusto mogłem mu podać, ale jednak próbowałem przejść Teixeirą. No i niestety nie pykło. Ale słupek w wykonaniu Kaki. Fajny ball roll i od razu strzał. To też fajnie wychodzi właśnie w polu karnym, bo czasem obrońcy po prostu was nie zdążą pokryć, tylko sfaulują. My tu mamy bramkę, czy nie? Uderzy to ktoś? Nie. To jest w ogóle niesamowite. Głównym bohaterem w tym składzie miał być Ricardo Kaka, a okazało się, że Tyson tutaj wymiata po prostu aż na tyle, że Kaka i Teixeira są w jego cieniu cały czas. No, jak już teraz nie trafię, to ja już nie wiem kiedy. Zobaczmy. Ricardo Kaka, odsuń się tam. Tyson, nie twój moment teraz na strzelenie bramki. Rozklepmy to jeszcze. Nie, Kaka! Nie, Ricardo! Co ty zrobiłeś? Jakim cudem tego nie trafiłeś? Ale to spierdzieliłeś, nie wierzę. No i mamy koniec drugiego spotkania w dzisiejszym odcinku i powiem wam, że dalej nie wiem, jak Kaka tego nie trafił, to była pusta bramka, chciałem fancy uderzyć i znowu Tyson jest man of the match, Kaka strzelił 2 bramki, Tyson również 2, jedna asysta Tysona, jedna asysta Kaki. No w tym meczu wyglądało to zdecydowanie lepiej jeśli chodzi o występ Ricardo Kaki, ale ta ostatnia sytuacja po prostu bez komentarza. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie lajka. Pamiętajcie o tym, żeby napisać pod spodem w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć jeszcze, jakich znacie takich OP zawodników jak Tyson. Nim się gra po prostu fenomenalnie i polecam wam bardzo serdecznie tę kartę, ale kupcie sobie nawet jego zwykłą złotą wersję, to jest jeden overall mniej, a będzie o wiele tańszy i napiszcie pod spodem, jak się grało. Także pamiętajcie o tym, żeby subskrybować. Pod spodem taki fajny przycisk subskrybuj. Do następnego. Na razie i piona.